trudna, ale piękna i niezwykle poruszająca historia o miłości. Miłości, która wzrosła na zgliszczach II wojny światowej. Film Róża Wojciecha Smarzowskiego, bo to właśnie o nim mowa, jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku. Ale przychylność i sympatię krytyków zdobył już o wiele wcześniej, m.in. na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni czy na Warsaw Film Festival. Teraz wchodzi na ekrany naszych kin. Wojciech Smarzowski już wcześniej zaskakiwał widzów takimi filmami jak Wesele czy Dom Zły. Róża to kolejny sukces reżysera, który tym razem poraża niezwykłą autentycznością. Najpierw to chciałem zrobić film o miłości i zrobić film na podstawie swojego tekstu. Trafił do mnie scenariusz Michała Szczerbica, bardzo mi się spodobało, że jest o miłości, że ona i on są wrakami ludzkimi na starcie historii, tak? Są duchami. To mnie zaintrygowało, no i było też fajne to tło, które jest w tym filmie i które decyduje o tym, że ten film ma wagę. Czyli historia Mazurów, narodu wynarodowionego. W filmie możemy podziwiać prawdziwą elitę polskich aktorów. W rolę głównych bohaterów wcielili się Marcin Dorociński i Agata Kulesza. Poza nimi pojawiają się równie poruszające role Jacka Braciaka, Edwarda Lubaszenki czy Malwiny Bus. Przeczytałam scenariusz i przeczytałam go dosyć chłodno, dlatego że dopóki nie mam pewności, że zagram te role, nie przyzwyczajam się do bohaterów. Później przeszłam przez castingi i kiedy okazało się, że dostałam Różę, to zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać i zaczęłam ją konstruować. I tu dzięki Bogu miałam bardzo dobrego i reżysera, i partnera. Musiałam zawierzyć swojej wyobraźni i po prostu spróbować ją uczłowieczyć, co mam nadzieję, że się uda. Jak ja zobaczyłem te zdjęcia gwałconych kobiet i to wszystko to tak po prostu przypomniały mi się te czasy, bo ja w 1945 roku miałem 6 lat, ale na szczęście ominęły mnie te wszystkie widoki i doświadczenia, więc ja jak porównałem tamto z tym, to trochę mi lżej się zrobiło, że u nas aż tak potwornie nie było. Na premierze pojawiło się wiele gwiazd polskiego kina, m.in. Radosław Pazura ze swoją żoną, którzy podzielili się z nami swoimi wrażeniami. Ja mam wrażenie, że to był film o tym, żeby nas przestrzec, że żyjemy w kraju, w którym chcąc być prawdziwym Polakiem, możemy się nie odnaleźć. Tak odebrałem ten film. Nawet powiedział, że ten film powinien startować do Oscara. Naprawdę, tak powiedział. Tak, jako przedstawiciel Polski, tak. No bo to był taki o nas, bardzo tak. Patriotyczny film, który ta historia powinna iść w świat. Mam nadzieję, że ten film wzruszy i poruszy widza. Zapraszam do kina i lecę do baru, bo jest premiera.